chcę powiedzieć, że to jest specjalny mecz. Natomiast, czy wyjątkowy mecz. Natomiast nie jest to zwykły mecz dla mnie, bo wracam do... nawet nie chodzi o Lecha Poznań, ale wracam do Poznania. Także tam mam wielu znajomych, wielu przyjaciół, w związku z czym jest to coś innego niż to, co się dzieje co tydzień. Nie wiem, czy to mnie motywuje. To tak samo będziemy zmotywowani jak w każdym innym meczu. Na bułgarski zawsze jest gorąco. Nie ma meczów, które nie są gorące. Natomiast ja pamiętam zdecydowanie 1-0 niż 2-6 i na tym się koncentruję. Poza tym tam też był troszeczkę inny moment niż dzisiaj, jeżeli chodzi o Zawiszę. Ja miałem wrażenie podczas tamtego meczu, że gram, że ten mój zespół to jest ten drugi zespół, tak, taktycznie. Pewne rzeczy się działy taktycznie, a my nie potrafiliśmy sobie wtedy z tym poradzić i dlatego tak wysoki wynik. Natomiast po kilku miesiącach pracy było już 1-0 w Bydgoszczy. Znaczy, co się udało poprawić, to zobaczymy, bo egzaminem naszej pracy jest zawsze mecz. Ale też z różnymi przeciwnikami, więc jedziemy na stadion Mistrzów Polski. Ze względu na to, na którym miejscu są w tabeli, grali w fazie grupowej Ligi Europy i są panującym nam mistrzem Polski. Także na pewno będzie trudno. Natomiast no, pracowaliśmy nad elementami, które mają sprawić, że zespół będzie lepiej zorganizowany na boisku. Nie chcę tu wchodzić w szczegóły, bo byśmy mogli tu spędzić kilka godzin. Natomiast na tym się głównie gdzieś tam koncentrowaliśmy. Po trochu, nie chcę nazywać to testami, bo nie chcę tu robić jakiegoś wielkiego mitu, że nagle testowaliśmy zespół. Natomiast sprawdziliśmy, jaka jest dyspozycja fizyczna. Brakuje goli przede wszystkim wszystkich piłkarzy z przedniej formacji, bo dzisiaj bramki zdobywa Tomek Kołota i Dwali. Tomek Kołota, pomimo tego, że jest przesunięty wyżej, to nie jest to zawodnik bardzo ofensywny. Dlatego nie tylko chodzi o Roberta, ale o wszystkich piłkarzy przednich formacji i mam nadzieję, że wkrótce już zaczną zdobywać bramki, bo tych bramek potrzebujemy. Nie możemy remisować, musimy wygrywać. Natomiast jeżeli chodzi o Roberta, na pewno ma ku temu pełne predyspozycje, żeby zdobyć kilkanaście bramek. Natomiast myślę, że on też, tak jak obserwuje zajęcia treningowe, wygląda coraz lepiej. Nabiera pewności siebie, te bramki zaczynają wpadać już podczas zajęć treningowych, podczas treningów. W związku z czym jestem dobrej myśli i wierzę, że wkrótce trafi do bramki. Na pewno nie czas, żeby o tym mówić, kto zagra, tak? Bo piłkarze nawet nie znają osiemnastki meczowej, dopiero po treningu będą wiedzieli. Merwo też dopiero dzisiaj z nami będzie trenował po raz pierwszy po przyjeździe z reprezentacji. Ja nie chcę powiedzieć, czy zagrał dobrze. Był bardzo ambitnym piłkarzem i raz trafił w poprzeczkę, natomiast nie strzelił bramki w meczu z Ruchem, a napastników będziemy rozliczali za bramki. Ale dzisiaj cała trójka naszych napastników, bo jest jeszcze Kaczmarek, tych bramek ma nie za wiele, w związku z czym no, postaramy się tak wybrać tego piłkarza, który wyjdzie w przedniej formacji, żeby był zdolny do tego, żeby pokonać Jasmina Burycza. Ja myślę, że Śląsk stać na punkty w Poznaniu. W jaki sposób? Zobaczymy jutro. Na pewno o tyle jest to trudne, że Lech przegrał z Legią. Troszeczkę, nie chcę tak porównywać, ale troszeczkę jest ranny. Potrzebuje 6 punktów, dlatego na pewno będą bardzo zdeterminowani, ale my też potrzebujemy 6 punktów, jeżeli tak to liczyć. W związku z czym na pewno będzie to bardzo trudny. Przede wszystkim pod względem mentalnym mecza, dopiero później względem taktycznym. Kto go wygra, poukłada sobie w głowach, ten będzie, myślę, mógł górować w tym spotkaniu. Patrząc na tabelę, to niedużo jest słabszych od nas. Tak patrzymy na ten podział i grupę spadkową, gdzie na pewno będziemy, ale w tabeli liczby nie kłamią, w związku z czym to nie chodzi o to, czy jesteśmy skazani, czy nie. Tak naprawdę w tygodniu również warianty takie bardziej ofensywne gdzieś tam wprowadzaliśmy i nie jest wykluczone, że w tych dwóch spotkaniach zagramy ofensywnie, bardziej ofensywnie, jeżeli chodzi o skład osobowy, ale przede wszystkim dzisiaj musimy ratować Śląska, zdobywać punkty i być stabilni w defensywie i to jest podstawa. Dwie osoby tak naprawdę nie są tylko gotowe do grania, czyli Gosztoni, który cały czas boryka się z urazem, ale już idzie mocno do przodu, już wychodzi na boisko, więc liczę, że w ciągu 2 tygodni będzie. I Bartkowiak, który z meczu rezerw przyjechał z drobnym urazem, od poniedziałku ma być w treningu, no ale w tym tygodniu nie będzie brany pod uwagę w żadnym z zespołów Śląska Wrocław. Zresztą wszyscy piłkarze są gotowi, chcą grać. Rywalizacja jest bardzo duża. Zastanawiam się nad 18 meczową. Zostawiłem sobie jeszcze czas po treningu, bo trwaliśmy 2 tygodnie, ale na pewno ktoś z uznanych ligowców na mecz ten nie pojedzie. Z uznanych mówię w kontekście tego, że już mają kilkanaście, czyli kilkadziesiąt spotkań w ekstraklasie. Także na pewno ta rywalizacja jest i myślę, że to też jest taki plus dla tego zespołu.